Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Dziefiana i Questy, w którym to postacią Dziefiana, tak jak teraz przesunę tutaj, 73 wojek, od levela 60 opisuję wszystkie questy, jakie są dostępne. Dlaczego? Żeby uzupełniać spis, który znajduje się na forum w dziale questy i solucje i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejszym questem będzie quest rozwiąż sprawę zamkniętych przejść do katakumb. Jest to quest na 70 level. Jest to kolejny quest ze spisu questów, który wybrałem, a wybrałem go od razu, że jest Tchuzel, a przed chwilą robiliśmy teleport do Tchuzel, więc każdy, kto zrobił teleport, może sobie jeszcze ten questik zrobić. Nagrodą jest 550k expa i 500 punktów honoru. Chyba nie ma żadnego itemka, ale mniejsza o to. Wychodząc z centrum Tchuzel, udajemy się do pierwszej karczmy. Jest to karczma pod Chimerą. Będzie w niej pani Żubr, u której zaczniemy naszego questa. Gdzie ta pani Żubr się może znajdować? Przejdźmy się tutaj. Czyli do góry i jest pani Żubr. U pani Żubr wybieram opcję myli, nie pani z kimś. Mniejsza o to. Dlaczego? To powiedz chociaż. I rozpoczynamy questa. Godaj z Netheralenem. I patrzymy. I musimy udać się do Netheralena, który to znajduje się w samym Tchuzel. Wychodzimy z knajpki. Jest on na kordach 22, 33. Czyli idziemy najpierw tutaj, tutaj do góry. Mamy 30, gdzieś tutaj powinien być, jest. U Netheralena wybieramy opcję. Pani Żubr mówiła, jednak stało się. Jak to nie wiecie? Nie rozumiem dlaczego. Ciężko mi to pojąć. I otrzymujemy przedmiot. Ojej. Tym przedmiotem jest upoważnienie Netheralena. Trudno mi to zapamiętać. Musimy wrócić do pani Żubr. Daleko nie mamy. Przechodzimy do karczmy. I zagadujemy. Tutaj trzeba przejść jakoś. Ok. I pokazujemy pani Żubr nasze upoważnienie. Ukradli klucze, dobra. Dowiadujemy się, że klucz został ukradziony przez jakiegoś przybysza, która na pani Żubr go podejrzewa. I teraz musimy znowu wyjść do Tchuzel na kordy 16-16, gdzie znajduje się niejaki Klitche, który ma nam pomóc, który ma nam coś powiedzieć. 16-16 to... To gdzieś tutaj, na takim zadupiu. Ale zaraz zobaczymy. Przechodzimy obok naszego Netheralena. Mamy już 16, teraz idziemy w dół i jest Klitche. Kim jesteś? Przybywa z Chironi. Nie ta opcja. I rozmawiamy z Klitchenem. Kim jesteś? Mogę zapytać cię jak dawno, a mogę zapytać. Przecież to ciekawe, to ciekawe. Bywaj. I musimy teraz porozmawiać z uczonym na Uniwersytecie w Tchuze. Zacznij od rozmowy z Sarciusem. Uniwersytet, zaraz go znajdę. Gdzieś jest, więc do niego idziemy. Pewnie nie ma dokładnej nazwy uniwersytetu. I chodzi tutaj o gildię magów, gildię wyznawców, gildię teologów. Co ja mam w mojej podpowiedzi? Musimy udać się do gildii wynalazców. Tam powinien być nasz poszukiwany człowieczek na S,
którego nick już zapomniałem. Tutaj nie ma nikogo. To jest mistrz Sartius i z nim gadamy. Strona, że uniwersytet jest połączony z katakumbami. Jesteś uczony. Zgadza się. Wiesz, kto może odpowiedzieć na moje pytanie? Słynniku, może coś poznajesz już z Galileo. I musimy zapewne udać się do Galileo. Galileo znajduje się w auli tego jakże cudnego uniwersytetu pod nazwą Gildia Wynalazców. Tutaj jest aula uniwersytecka i szukamy. O, tu samo jak. O, jest Galileo. Orientujesz się w planach budynku? Chciałem się. Rozumiem. To będzie wiedział. Zapytaj Wintropa. Który to też znajduje się w Audi. I tutaj jest dokładnie. On pewnie wykłada jakieś swoje wywody. Dalej, 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 dalej. Słuchamy. Jakimś czynnikiem. Muszę nie zakłócać. I nie chce z nami. I zagadujemy do niego. Słuchając jego krótkiego wykładu, mówimy, że mam pytanie. Czy nie ruszę się? Nie wiem, czy ten znak jest połączony. Udaj się do T-Rumora. T-Rumora, która znajduje się w swoim laboratorium, do którego możemy przejść prosto z auli uniwersyteckiej. Idziemy jeszcze wyżej po schodkach. I ukazuje nam się Tia Rumore. Dalej. O, jest tutaj. Przecież nie mam pojęcia. Myślę, że Pliniusz. Rzeczywiście. Miałem na sobą. Ale to powiedz w takim razie. Grzybowe ciasto. Będziemy musieli zapewne zrobić grzybowe ciasto. Czasem. Jest to wskazanie. Czy da się kupić? Nie można kupić. Tutaj rozmawiamy. Dobra. Znajdź osobę, która sprawia ci babkę potrzebną do przyrządzenia ciasta grzybowego, za którym przepada Pliniusz. Więc lecimy do Nidhal, później do Podgrodzia i tam będziemy dalej opisywać naszego kwestika. Jesteśmy w Podgrodziu Nidhal. Musimy zagadać do piekarki Laurynki. Czy bym chciał kupić babkę? Czy mogę coś przeszło? Dobra. I musimy, ładnie mówiąc, opierdzielić Siuńka. Jak on ma? Siuniek, który znajduje się właśnie tutaj. Jest Siuńkiem. Chciałem, że pożarłeś. Taki mały. Widziano cię w nocy. Przekładam przez kolano. Obiecuję poprawę. Dobra. I nasze zadanie zostało wykonane. Możemy w spokoju wrócić do piekarki, która w zamian za pomoc upiecze nam babeczkę. Dobra. Dobra. I co teraz? I z piekarką mówimy, że Siunek. A co z moją babką? Zaraz nagle tego. Kwadrans, więc musimy odczekać 15 minutek. Po wspomnianych 15 minutkach sobie tutaj tylko przełożę. Zagadujemy do piekarki, która daje nam gotową babkę, z którą wracamy do Tii Rumor. Czyli musimy polecieć do Tchuzel, do uniwersytetu, do jej laboratorium. Będąc już w jej laboratorium, zostajemy zapomniałem, dobra.
Udało mi się zdobyć babkę. Za kilka minut twoje ciasto będzie gotowe, więc musimy odczekać kolejne parę minut. Po paru minutkach otrzymujemy nasze ciasto grzybowe, z którym oto udajemy się do profesora Piliniusza, który to znajduje się, już wam mówię gdzie, musimy zejść niżej. I tutaj przy swojej tablicy jest profesor Piliniusz. Piliniusz, nie wiem. Tutaj mam inaczej, tutaj mam inaczej. Dobra. Miałbyś ochotę? I pytamy go. Czy co teraz mamy zrobić? Odpowiadamy na trzy matematyczne zagadki. Chyba nie ma wyboru. Radek, ponieważ są to zagadki i macie je sami rozwiązać. Odpowiedzi możecie szukać wszędzie. Wystarczy trochę pomyśleć, są podchwytliwe. Tak wam tylko powiem, że sikorki nie odlatują na zimę. Tam jeszcze była jedna zagadka, to ryby nie mogą utonąć. No i tak, trzeba trochę to podejść z innej perspektywy do tych zagadek. Zbadaj gildię teologów, dowiedz się, kto może coś wiedzieć na temat skradzionych planów. Więc wychodzimy z gildii wynalazców, ażeby udać się do gildii teologów. Która to... Czemu mi to znika? No. Która to znajduje się... Gildia teologów przedsionek? Tutaj zaraz obok. I co teraz mamy poczynić? No musimy iść dalej. Tutaj nic nie ma ciekawego. Musimy chyba udać się do Lagrima. Wiesz co na temat skradzionych planów? Porwałem je. Wróciłem do jakiegoś dzbana. Chyba jeszcze gdzieś tu stoi. Dzbany znajdują się tutaj. Rozbijam, zdejmuję z nich wieka. Wkładam do środka ręce. No rozbijmy. No ale niestety zostaje wyrzucone. Więc chodzę z powrotem. I będę musiał spróbować innego sposobu. Chodź, wkładam ręce. No i trzeba, spróbujmy jeszcze tą trzecią. No. O, jest. Mamy porwane plany uniwersytetu, którymi wracamy do Pliniusza. Jesteśmy u Pliniusza. Mam kawałki porwanego planu. Jadę w wiadomości. Dobra. No i dowiedzieliśmy się, że mamy zbadać wszystkie budynki we wschodniej części miasta, ponieważ w którymś może być korytarz, który zaprowadzi nas do katakumb. Więc wychodzimy do Thuzal. No wschód, czyli po prawej stronie. Także zejdziemy teraz, wyjdziemy z murów samego centrum i udamy się do jednego z domów, które tutaj są. I będzie to dom
O właśnie ten. Jest to dom Budenbroków. Tutaj nas zagadali od razu. Cały dialog sam wyskoczył. I wchodzimy na piętro. I zostaliśmy zamknięci w domku. Tutaj jest klatka. A my musimy pogadać z dziećmi. Rozmawiamy z Helgą, z Hermanem oraz I musimy porozmawiać z osobą uwięzioną w klatce. No i rozmawiamy i dostajemy dziwny wytrych. Musimy go użyć, żeby dostać się z pomieszczenia. No nie mogę kliknąć? Mogę. No musimy w lewo. I musimy uciekać, albo nie, musimy iść do Trendy. Teraz z nią rozmawiamy. Ta zagadkę rozgryź sama. Som jest pies i wpisuje hasło, które brzmi DHH z dużej. Hasło to są imiona tych dziewczynek i chłopczyków, którzy są na górze, czyli ich dzieci. No, jesteśmy w katakumbach rozkoszy. Musimy znaleźć pewną osobę, która się zwiegła. Guarina. Gdzieś musi być. Są mnisi, nożownicy, jest Guarina. Okej. I rozmawiamy z nią. Posłuchaj, mam. Co na myśli naukowcy? Tutaj klikacie tak jak ja to robię. Słuchasz dalej. I zostajemy wyrzuceni. Musimy poczekać, aż Guarina wróci. Po jakichś 5 minutach, kiedy ja sobie już wam mówię, gdzie byłem, wszedłem się tutaj w lewo, rozmawiałem z ludźmi. Trwało to parę minut, wróciłem i Guarina już była. Nic się nie stało. Co się stało? Nie, złą opcję wybraliśmy. Powiedz, o kim mówisz. Różnika. Dobra. Odszukaj na końcu jednego z korytarzy szafkę i zabierz z niej ułom. No to idziemy na koniec korytarza. Wchodzimy do góry, gdzie jest szafka. Nie wierzę. Nie. Dobra, nie chcę walczyć, bo muszę te.
Wybieram opcję. Wybieram opcję tą. Tu. Stań do walki. Trudno. Muszę go. No i zostaliśmy zaprowadzeni do Burga Wstydliwego, którego musimy zabić. Najpierw zabijamy nożowników. I podchodzimy do Burga. No nie, no unik, panie. Dobra, zabity, dostajemy klucz do katakumb. Jak teraz stąd się wydostać? A tu jest, dobra. Tutaj są katakumby rozkoszy. Musimy teraz wyjść z katakumb. Wyjście jest tutaj. Dokarczmy pod Chimarą. Tutaj, gdzie zaczynaliśmy questa u pani Żubr. Teraz szybciuchno do Tchuzel i do Klythe, który znajdował się tutaj na tym zadupiu. Tutaj jest nasz Netheralen i Klythe. Udało mi się dostać do katakumb. No i ten poszedł, a my mamy porozmawiać właśnie z Netheralenem. Udało mi się. I otrzymujemy 565k expa, 650k złota, 500 punktów honoru. I mamy takowy klucz do katakumb. I to jest koniec tego questa. Dziękuję za uwagę, zapraszam do opisu, oglądania opisów kolejnych questów od 70. levela w górę, które będę nagrywał w najbliższych dniach.